Senatorowie piątej kadencji jak co roku spotkali się we wspólnym gronie, by porozmawiać. Tym razem w ich spotkaniu uczestniczył prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Senatorowie spotykają się od upływu kadencji. Spotkania każdego roku organizowane są przez innego senatorów tamtej kadencji. W tym roku wypadło na Wałbrzych i cieszę się bardzo, że w Wałbrzychu gościmy tak znamienite osoby, bo pochodzimy, senatorowie piątej kadencji, z takich czasów, kiedy Senat był ostoją dla ludzi nauki i kultury. Każda partia polityczna chciała się tutaj pochwalić ludźmi, którzy są wykształceni, którzy zajmują stanowiska w kulturze, w sztuce, w nauce. No i tak też się było. I tak też bym chciał, żeby było w przyszłej kadencji. W spotkaniu wziął udział były prezydent Wałbrzycha w latach 1985-1990 i również były senator Henryk Gołębiewski. I zaczęliśmy przed laty w Płocku z inicjatywy kolegi senatora, bo to jest spotkanie senatorów piątej kadencji. Ale też uczestniczą inni senatorowie, bez względu na opcje. I od dzisiaj poczynając, jesteśmy w Wałbrzychu, udajemy się do Walimia. Jest bardzo ciekawy program, bardzo napięty, nie ukrywam, ale robi Wałbrzych bardzo duże wrażenie na tym etapie. Byliśmy w strefie ekonomicznej, dostrzegliśmy, jak przebiega proces automatyczny wykonywania felg aluminiowych. No są po prostu zachwyceni, bowiem Wałbrzych był postrzegany przez osoby niebędące w Wałbrzychu bardzo pejoratywnie. Już na tym etapie mogę powiedzieć, że są zaszokowani, to by może przesadził, ale bardzo mile zaskoczeni właśnie wałbrzyskością. Roman Szałemej na specjalnie przygotowanej prezentacji pokazywał zmiany, jakie zaszły w Wałbrzychu. Mowa była o przemianach społecznych, gospodarczych i tym, jak rozwinęło się miasto. Bardzo dziękuję, że Państwo przyjęliście zaproszenie nasze tutaj do Wałbrzycha, na ziemię wałbrzyską. To jest szczególnie ważne, ponieważ Wałbrzych leży w miejscu wyjątkowym, ale też trzeba powiedzieć, że dość daleko od głównych skupisk życia publicznego, życia społecznego, a nawet politycznego, jeśli chodzi o nasz kraj. Ale leżymy bliżej z całą pewnością Europy niż znaczna część Polski.